Pokażę Państwu. Tutaj to marchew sianą przed śniegiem. Praktycznie teraz by szło też zasiać to. No jest mokro, aby tak po wierzchu. Może by się gorzej siało, może by się oblepiało. Ale dwa dni pogody już by szło siać. Jest też bezorce. Jakieś tam resztki roślin. Tu jest pietruszka zasiana. Narzędy pietruszki. No tu jest marchew. Marchew zasiana. Zobaczyć. Jak mówiłem, w te rzędy. Cztery rządki są zasiane. Bez zagarniania. Może poschodzi. Może będzie przykryta włókniną. Wtedy włóknina nie będzie trącać o te. O te młode siewki. A może nie będzie przykryta, nie. A może dzik to zje. Trudno powiedzieć, a może nie zejdzie, może zmarznie. I o to chodzi. Śnieg stopniał kilka tam centymetrów było. Praktycznie to tak pomogło, nie pomogło. Może trochę pozachowywało te rowki. Pokażę Państwu. Może ile tutaj to pomogło. Ten deszcz, ten śnieg. Bób zmarzł. Ten co się wykruszył, ale pokażę Państwu, o, ten zmarzł, ale ten co jest mały ma większą odporność na mróz jak ten duży. Ale to mniejsza z tym. Tu jest piąta klasa. Tu już wchodzi w szóstą. Chyba w szóstą, nie wiem dokładnie w którym miejscu. Tu jest żyto po życie, chyba 40 lat. A może będzie zmianowany jakiś się na owies, ale czy to urośnie, to nie wiem. To jest szósta klasa. To jest tragedia. Ktoś mi powie, że na szóstej klasie można się dorobić chyba garbu, żeby zobaczyć. Szósta klasa, żyto. No i co mamy? Muszę zobaczyć, co mamy. Ile przemokło? Mamy połowę grudnia. No to ile przemokło? Ile przemokło? Muszę zobaczyć. Tak wygląda. Ktoś mówi, że ma. O. Ktoś mówi, że ma piątą czy szóstą klasę. Piąta i szósta klasa to też jest różnica. Przepaść. Tak wygląda szósta klasa. Niektóre ci wszyscy tam, nie wiem, orkowcy, nawet tacy bezorkowcy jak ja, powiedzą, że tutaj idzie jakieś zrobić plon. Proszę zobaczyć. Odkryłem. Połowa grudnia. I co? Co mamy? To jakieś kompleksowe nawożenie, to aby strata pieniędzy przy tych cenach nawozu. Tutaj trzeba dać po prostu 30 kg na hektar czystego składnika i do widzenia. Ktoś powie, że na szóstej klasie coś tam się zbierze, dopłaty. Dopłaty to są mogą, nie będę mówił w co. No, wiesz, szósta, a tu przychodzi w piątą. No i jest różnica. Jest różnica. Jest przepaść. No i co? Jaka tutaj technologia? Jaka technologia tutaj? Jest w stanie dać jakiś zysk i życie. Nawożone nawet było, tym wapno było dane trochę. No. Tutaj nawet się przypchał walec przy tym siewie. O. Muszę zobaczyć. Dobrze, że wiatru nie mamy po oczach. Piaskiem po oczach, jak to się mówi. Tyle na ten temat.
słaba ziemia, na pewno rolnik bogaty nie będzie. A tu już przechodzi, proszę Państwa, we w piątą klasę. No i co? I jest przepaść.